Dzisiaj pokażę, jak przygotować pyszny makowiec, ale nie w sposób tradycyjny. Ta wersja, którą ja dzisiaj pokażę, jest o wiele prostsza do wykonania. A zatem będziemy potrzebowali 300 g mąki pszennej, pół szklanki cukru, 6 łyżek oleju, 6 łyżek śmietany kujawskiej i 15 deko twarogu. No oczywiście masę makową, mamy tutaj już z dodatkiem orzechów i różnych bakali. Będziemy potrzebowali również odrobinę polewy, przyozdobimy nasze ciasto i ozdobimy je także lukrem. Lukier zrobimy ze śmietany i z cukru pudru. Oczywiście będzie potrzebna również łyżeczka cukru waniliowego i dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Zaczynam od przygotowania ciasta. Do makutry wsypuję odmierzoną porcję mąki. Przypominam, że jest to 300 g. 15 deko białego sera. Ja mam tutaj rozmieciony widelcem. 6 łyżek oleju. 6 łyżek śmietany. Pół szklanki cukru, łyżeczka cukru waniliowego i dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Teraz wszystkie składniki postaram się połączyć. Robię to taką drewnianą pałką, a za moment będę ugniatać ciasto rękoma. Ugniatamy króciutko, trwa to około 5 minut. Kończę wyrabiać ciasto. Tak jak mówiłam, trwa to zaledwie kilka minut. O, i ciasto mam gotowe. Teraz zapakuję folię i odkładam do lodówki na godzinkę. Ciasto wyjęłam z lodówki. Podzieliłam na dwie części, bo wyjdą mi dwa takie makowczyki. I teraz będę rozwałkowywała. Oczywiście wysypałam mąką. Również mąką posypałam wałek. I rozwałkowuję. Robię mniej więcej kształt takiego koła. Taką 5 mm grubość ciasta i za moment zacznę nakładać masę makową. Ciasto rozwałkowane, nakładam masę makową, za moment rozprowadzę po cieście i będę zwijać. Masę makową mam rozprowadzoną, a zatem teraz zwijam. I staram się tutaj docisnąć wszystkie boki i tutaj skleić przy końcach. I zaraz zabieram się za przygotowanie drugiego makowca. Tak przygotowane makowce przekładam na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Przesmaruję jeszcze roztrzepanym jajkiem. Wtedy nasze makowce zyskają taką fajną skórkę. Będę piekła w temperaturze 180 stopni, około 35 minut. Oczywiście górna i dolna grzałka jest włączona i wkładam na środkową półeczkę. Nasze makowce, tak jak powiedziałam, piekły się 30 minut. Ja w międzyczasie przyrządziłam lukier, jedna łyżka śmietany i 4 łyżki cukru pudru i odrobinę soku z cytryny. Teraz poleję makowce lukrem. Dzięki temu będą i ładniej wyglądały, no i lepiej oczywiście smakowały.
Na makowiec dodam jeszcze odrobinę polewy czekoladowej. Dzięki temu będzie lepiej smakował i też ładniej wyglądał. Pyszne makowce są już gotowe. Jak widzieliście, nie trwało to zbyt długo czasu. Wykonanie takiego ciasta jest naprawdę bardzo proste. Ciasto dzięki zawartości sera i śmietany zachowuje naprawdę długo świeżość, także on po 2-3 dniach naprawdę rewelacyjnie też smakuje. Ciasto przepięknie pachnie, już nie mogę się doczekać, jak go spróbuję, ale to muszę jeszcze odrobinę uzbroić się w cierpliwość. A zatem bardzo prosty przepis na bardzo pyszne ciasto. Gorąco polecam i życzę smacznego.